No cóż, rezultat mówi wszystko. Wygrała drużyna lepsza. Drużyna, która ma w swoich szeregach zawodników naprawdę klasowych, jak na tą klasę rozgrywkową. Nie będę tutaj przecież wymieniał nazwisk, bo wszyscy, co się interesują piłką, wiedzą. Ale ja po prostu do swoich zawodników, jeżeli mówiąc o pretensji, bo przegraliśmy na pewno z lepszym zespołem, ale z lepszym nie zawsze trzeba przegrać. Mam do nich pretensje, uwagę wszystkim taką, no, że ten mecz przegrali najprawdopodobniej w szatni. Nie udało mi się wspólnie z nimi spowodować takiej sytuacji, żeby grali od pierwszej minuty i walczyli. Po prostu byli jakoś za szybko przegrani. Poza tym, co to dużo mówić, jeszcze dochodzą do tego bardzo proste błędy, z tym, że w każdym zawodzie młodość niestety ma pewne cechy, ale doświadczenia brakuje. Mamy bardzo dużo młodych graczy, po 17, 16 lat nawet mamy 14 młodzieżowców na 23 zawodników, także na pewno tej drużynie brakuje doświadczenia, ale sądzę, że na pewno sobie poradzimy i nie doprowadzimy do takiej sytuacji, którą ja osobiście jako trener zastałem w listopadzie. No, sam mecz na pewno mógł się podobać ze względu na drużynę Raduni. No, u nas w naszym zespole praktycznie, jeżeli miałbym kogokolwiek wyróżnić, to może trochę sędziów i nic poza tym. Ja jestem zadowolony z tego, co zobaczyliśmy dzisiaj na boisku. Cieszę się, że drużyna zrealizowała cele taktyczne, jakie sobie zakładaliśmy. Graliśmy konsekwentnie, szukaliśmy gry bokami i dośrodkowań i w końcu przyniosło to efekt. Strzeliliśmy jedną bramkę, następnie drugą i myślę, że kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania. Spodziewaliśmy się trudnego meczu i wbrew pozorom to nie był wcale łatwy mecz dla nas, bo do pewnego momentu, dopóki nie zrobiło się tam 2-0, czyli to była praktycznie końcówka pierwszej połowy, no, graliśmy atakiem pozycyjnym i wcale nie było nam łatwo kreować sytuacje bramkowe. Strzeliliśmy bramkę, co prawda, drugą do szatni i wtedy ten mecz w drugiej połowie się odrobinę otworzył. Ale Kartuzja to jest groźny zespół, który pokazał na wiosnę, że potrafi grać w piłkę i pokazał na inauguracji, że potrafi wygrać, mimo tego, że ten mecz się im w drugiej części nie ułożył najlepiej. Potrafili przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść i jestem przekonany, że oni jeszcze wielu przeciwnikom będą punkty odbierali, zarówno w Kartuzach, jak i na wyjeździe. Naszym celem w tym sezonie jest to, chcemy dobrze grać w piłkę. Chcemy dobrze grać w piłkę, chcemy grać o zwycięstwo w każdym meczu. A za jakiś czas, za pół roku czy za rok, na koniec sezonu zobaczymy, na ile to wystarczyło i w jakim miejscu jesteśmy.